Takie fajne, rozszerzane nogawki we wcześniejszym holu, do którego was już odesłałam. Ten ma takie tony coś, ja widzę w tej fukcji, takie tony są niebieskie, fiolety, więc przepięknie ona, wina przepięknie. I chciałabym was serdecznie zaprosić na mój, bardzo serdecznie, na mój hol zakupowy. Jeżeli jeszcze wcześniej nie widzieliście holu, bo to jest jakby część pierwsza, część druga. W części pierwszej mam bardziej hol, w którym omawiam rzeczy, które nie są zbyt dobre i nie dodają uroku, ale bardziej uważam, że zaburzają sylwetkę klepsydry. Bo jeżeli już widzieliście moje hole, a jeżeli nie, to serdecznie was zapraszam. Mam figurę klepsydry i bardziej skupiam się tutaj na rzeczach, które dodają uroku jej, tak, a nie zaburzają jej. Ale też dużo rzeczy też omawiam. I delikatnie tam jakieś wskazówki wkradam, jak pokazuję rzeczy na swoje, bo zawsze w moich holach wszystko przymierzamy, bo uważam, że inaczej one nie mają sensu. Uważam, że one inaczej leżą na sylwetce. Też jeżeli to nie ma być tylko przechwalanie się, co ja kupiłam, ale moim zdaniem te filmiki, ja sama tego typu filmiki oglądam, żeby właśnie sama się uczę, wciąż podpatruję, jakie rzeczy na jakiej sylwetce lepiej leżą, a na jakiej bardziej jakichś różnych kształtów unikać. No ale jak już mówiłam, czasami są różne wyjątki, wystarczy, nie wiem, trochę rozmiarem się pobawić i już te rzeczy lepiej leżą. No ale wracając do tematu. A więc w części pierwszej mam więcej rzeczy, gdzie zaryzykowałam, chciałam się troszeczkę pobawić i tam omawiam rzeczy, które niezbyt dobrze leżą na klepsydrze, na figurze klepsydry. Natomiast w tym holu bardziej się skupiam i moim zdaniem dużo, dużo one ładniej leżą. Dawno nie miałam czegoś takiego, że kupiłam rzecz i po prostu było wielkie, wielkie wow. Tym bardziej, że jak zamawiałam, bo ponieważ jest to kombinezon, przepiękny kombinezon, takie delikatne groszki, ale one troszeczkę przypominają takie płatki kwiatów i są akurat nie za małe, nie za duże, a więc też nie dodają objętości naszej sylwetce. Takie fajne, rozszerzane nogawki. Bardzo fajne, to jest 100% wiskozy. Przepiękny materiał, bardzo fajnie się układa i taki jest lejący. I to jest firma Warehouse. A dlatego jestem bardzo miło zaskoczona. A, i jeszcze tutaj z tyłu macie bardzo ładny dekolcik na plecach. Taką literkę V. I on kosztował, to jest rozmiar 14. I on kosztował 52 funty, ale ja go kupiłam z 20% zniżką. No i czemu to było takie wow? Bo ja osobiście bardzo się boję kombinezonów, ponieważ bardzo często one są albo za długie na moją niską sylwetkę, albo jak macie dużą pupę i duże piersi, to czasami one są za, nie wiem, za ciasne w piersiach, albo za duże w pupie. I tak jak możemy manewrować i się bawić rozmiarami, jeżeli mamy w innym rozmiarze koszulkę czy tam bluzkę, w innym rozmiarze spodnie i łatwiej możemy iść rozmiar wyżej, niżej, no tak, w kombinezonie no niestety. Jeżeli on nie leży, no to on po prostu nie leży. Tutaj nie jesteśmy w stanie zamówić sobie góry w innym rozmiarze. Tymczasem tutaj jestem bardzo miło zaskoczona, że on bardzo, bardzo dobrze leży. To już jest jakość jest genialna. No po prostu jak go ubrałam, to już poczułam lato. Chciałam ubrać okulary słoneczne i nie wiem, takie Saint-Tropez. Chociaż nigdy nie byłam w Saint-Tropez, ale pierwsze moje skojarzenie to w tyle słyszałam piosenkę La Mer. Warehouse, jak już mówiłam, ja się bardzo bałam kombinezonów. Nigdy nie miałam kombinezonów, bo się po prostu bałam, że te proporcje jakoś zaburzy, że pupa będzie za duża. No ale zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Mamy podkreśloną talię, idealna długość, też się bałam, że on będzie za długi, a jest idealny do kosteczki. A więc też, jeżeli jesteście wyższe, to bym może próbowała większy rozmiar, bo no niestety widzę, że no jestem niska, a tutaj idealnie. To jest rozmiar 14, a więc o, tu mamy delikatny pasaczek, idealnie talia leży.
szerokie nogawki, ale tak akurat, a więc też nie, one mi tutaj nie obciążają sylwetki, bo ten materiał jest, jak widzicie, bardzo taki fajny, lejący, więc one przepięknie pracują. Nie ma żadnych kieszonek, więc też tutaj nic niepotrzebnie nie powiększa naszej talii. W tym sezonie takie wielkie wejście to są tak zwane paperback, czyli z materiałów takie układane zaszawki. Trochę to wygląda jakby takie wachlarzyki z papieru, no ale one są z materiału. Wyższy stan, a więc bardzo fajny na niższe osoby, bo dodaje, wydłuża nam krótsze nogi. Też pasek w spodniach i one są, ponieważ jest wyższy stan, a więc przepięknie podkreślają naszą talię. Ale ponieważ są te marszczenia i mamy delikatny, jeżeli macie delikatny brzuszek i chciałobyście go zakryć, to te marszczenia delikatnie nas tu oszukują i nie widać fałdek na brzuchu. Spodnie są rewelacyjne. Ja jedynie nie trafiłam z rozmiarem. Ja powinnam wziąć rozmiar mniejszy, no ale już wracamy. To jest firma Next. Jeżeli nie widzieliście moich holi, ja mieszkam tutaj w UK, ale Next spokojnie wysyła do Polski i powyżej jakiejś tam kwoty wysyłka jest gratis. A naprawdę mogę Wam gorąco polecić. Mają rewelacyjne rzeczy. Naprawdę coś tam upolujecie. I co ważne, właśnie mają tą serię Petit na osoby niższe, co jest, jeżeli jesteście osobami niższymi, to jest naprawdę coś, no, co ja uwielbiam. I te rzeczy od razu dużo, dużo na nas, na niższych osobach leżą. Znaczy, kolor jest ładny, ale ja bym wolała coś ciemniejszego. Jakiś granat, grafit. Ale jeżeli lubicie takie oliwkowe, też, o, też sezon safari. Sezon safari. Znowu safari wraca do mody. Więc takie kolory. Na wcześniejszym holu widzieliście mnie w tej spódniczce, styl paperback. No ale ponieważ na spódniczce się nie czułam, jednak bardziej wolę spodnie, a więc zaryzykowałam i zamówiłam spodnie. Ale jak już mówiłam tam, pokazując je z bliska, muszę mieć rozmiar mniejszy, bo jednak tutaj widzicie, spokojnie mam, tutaj jeszcze jest dużo mi, mam przestrzeń z tyłu, a więc spokojnie mogę mieć rozmiar mniejszy. I też przez to, że one są za duże, tutaj za bardzo jakoś tak dziwnie się układają. No tu też trzeba uważać, bo jednak przez te tutaj zaszewki, no tutaj się dużo dzieje. A więc dlatego wolę ciemniejszy kolor, to tak nie będzie tutaj widać tych wszystkich fałdek, ale kształt sam w sobie tutaj jest bardzo fajny. A więc mówię, inny kolor, może w H&M-ie. Tutaj nie wiem. Jak zobaczyłam tę sukienkę na modelce, to po prostu wow. Ona, no nie jest to sukienka, ona na pewno nie będzie się każdemu podobała. Na pewno dużo osób powie, że to jest babcina, ale ja mam takie, ja bardzo lubię sportowy styl, ale też czasami lubię takie babcine sukienki. Są falbanki, ale mimo że mam duży biust, ta falbanka jest malutka i ona jest tutaj bardziej na ramionach i przed biustem, a więc tutaj mi aż tak dużo nie dodaje. Bardzo mi się spodobały te kwiaty. Ja żałuję, że z tej tkaniny nie ma więcej rzeczy, bo jakby była jakaś koszula, no to bym koszulę od razu wzięła. Też zauważcie, że w tym sezonie wiosna-lata 2017, mimo że takie kolory są bardziej zarezerwowane, wcześniej były na sezon zimowy. Zawsze latem były kwiaty na tle beżowym, białym, natomiast w tym sezonie wciąż królują kwiaty na tle czarnym, ciemnym, co jest właśnie jakimś coś wyjątkiem. No, coś tam się zmienia. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo ja osobiście bardziej też sobie upodobałam właśnie takie kwiaty na ciemnym tle. Kolory są przepiękne. No i tak się prezentuje właśnie ta sukienka, o której Wam mówiłam, że tak strasznie mi się spodobał ten wzór. No i właśnie tu mamy coś podobnego, że te wszystkie sukienki, które są bardzo zabudowane, a mamy duży biust i duże, tu jest nas dużo, a nie mają, no niestety tutaj nie mamy delikatnego choćby wcięcia jakiegoś w serek, w szyję, one bardzo tutaj nam nadają ciężkości. Dlatego warto sobie podwinąć rękawki. One są tutaj trochę jak w koszuli na guziczek. A więc ja musiałam mocno, mocno sobie je podwinąć, bo mówię, ona strasznie ciężko, ta sukienka wyglądała z tymi rękawkami. Tu jest delikatnie rozszerzana w literkę A.
A więc widzicie, ona się bardzo ładnie, tak swobodnie porusza, a więc jest taka bardzo fajna, lejąca. I to też, jak już mówiłam wcześniej, to 100% wiskozy. Delikatnie na wysokości kolanka, a więc nie skraca. Tutaj teoretycznie powinnam mieć ciemne rajstopki, bo mamy ciemne tło, znaczy czarne tło, mamy czarne bodki. Mamy czarne bodki, a więc ja jednak niepotrzebnie tutaj sobie obcinam tą sylwetkę w poziomie, a więc tu powinnam, ale po prostu chciałam Wam bardziej pokazać, żeby te bodki były bardziej widoczne, ale mam świadomość, ciemne rajstopki by tutaj dużo spokojniej, lepiej wyglądały. Chociaż, znaczy to zależy, bo jeżeli chcemy troszeczkę na wiosnę, i byśmy miały do tego cieliste rajstopki, może troszeczkę takie ciemniejsze, ale wciąż będzie widać ciała, ona nabierze trochę, no bo to jest końcu letnia, to jest sukienka z letniego sezonu, wiosna, lato 2017. A jeżeli chcemy ją właśnie zimą nosić, to wtedy bym właśnie dała ciemne rajstopy, ciemne bodki. Też zauważcie, że te bodki są delikatnie, one są szersze do mojej kosteczki. Wiem, że dużo osób, kobiet się boi, że one są za szerokie, ale właśnie jak mamy coś tutaj luźnego wokół kostki, to optycznie właśnie wysmukla nasze stopy, no bo jeżeli coś jest obciśnięte, no to automatycznie myślimy, że to jest nam za ciasne. Jeżeli natomiast właśnie, widzicie, tutaj delikatnie widzimy, że nóżka ma więcej miejsca, a więc automatycznie myślimy, tak to wygląda w optyce, że po prostu te, tutaj nasze nóżki na tej wysokości są po prostu szczuplejsze, więc to jest dobre. Nie powinniśmy się bać takich właśnie bodków delikatnie szerszych. W tej funkcji. Tutaj właśnie widzę, jest coś fiolet jakiś przebija, coś niebieskiego, a więc rewelacyjnie dodaje uroku naszej urodzie, a jej nie przygasza, tylko jeszcze bardziej ładnie podkreśla. A więc też trzeba patrzeć, bo wystarczy, żeby inny był odcień jakiegoś koloru, bardziej ciepło, zimny. I pamiętajcie, że do każdej karnacji skóry wystarczy troszeczkę dobrać inny odcień i już na jednej, przy jednej twarzy on będzie ładnie wyglądał, a już przy innej będzie gasił urodę tej osoby. A więc też warto na to zwrócić uwagę, a nie tylko na kształt sukienek. Bo co z tego, że sukienka pięknie leży, jeżeli kolor przy naszej twarzy gasi naszą twarz, zamiast dodawać jej uroku, bo w końcu chcemy wyglądać ładniej, a nie brzydziej. No ale wracając do sukienki. Idealny kształt na klepsydrę, bardzo ładne tutaj wcięcia w biuście, delikatne podkreślenie talii, ale nie za mocne, ona niepotrzebnie tutaj nie jest opięta. Delikatnie rozszerza się literkę A mamy. A więc powiedzmy, że prosta sukienka, tylko ten kolor taki jest mocny, natomiast dużo tu się dzieje na plecach i to jest bardzo ładne. Tutaj widzicie, że są takie dwie części materiału, które się pięknie tak ładnie na siebie zakładają, ale nie pokazują zbyt dużo. Tutaj delikatne takie, bardzo sensualne pokazujemy. Jest głębszy dekolcik na plecach. Prezentuje ta sukienka, ta fuksja, też firmy Warehouse. Rozmiar 16. Ja zawsze biorę, jeżeli chodzi o sukienki, rozmiar większy, no bo mówię, mam większy biust. Też uważam, że to wcale ładnie nie wygląda, jak one są zbyt opięte. I jak wystarczy, że jak usiądziemy, to tutaj każda fałdka nam wychodzi. Sukienki mają elegancko, żeby to było eleganckie i wyglądało elegancko, powinny subtelnie się opinać na naszej, znaczy subtelnie być lejące na naszej sylwetce. Dziękuję. A nie się opinać. Jest bardzo ładnie wykonana sukienka. To są tym razem buty. Ja z obcasami to tak różnie. Naprawdę muszą być dla mnie obcasy wygodne, dlatego dużo lepiej się czuję w koturnach. Już Wam pokazuję, tutaj jest bliska. To są koturne firmy Clarks. Bardzo fajne. One wydawały się dosyć, jakie wzięłam do ręki, troszeczkę ciężkie, ale na stopach w ogóle ich nie czuję, co jest rewelacyjne, bo czasami te koturne są takie ciężkie, że jak chodzicie, to macie wrażenie, że z każdym krokiem za chwilę zgubicie ten but. Też ja lubię takie lekko sportowe, fajna jest podeszwa, więc bardzo taka przyjemna, mamy dobry chwyt. To jest materiał? Tak, to jest materiał. Takie delikatne, tu widzicie kwiaty na ciemnym tle, jakieś takie płatki kwiatów.
Też co ważne, macie tutaj zamsz na podeszwie. Znaczy na wewnętrznej stronie buta, a więc jak latem się pocimy, to noga się nam nie przykleja do skóry i też jest przyjemniej, nie mamy otarć. Też tu macie gąbeczki, bardzo mięciutka skórka, bardzo ładnie wykonane, tutaj bardzo fajnie leżą, ale to jest piąteczka, czyli rozmiar 38, ale ja muszę tak coś troszeczkę bym, trochę tutaj bym nawet mogła, chcę przymierzyć 4,5. Bo czuję, że ona trochę by mogła być trochę tu krótsze. Oczywiście trzeba uważać, żeby nam tutaj paluchy nie wychodziły na zewnątrz, bo to jest okropne, okropnie to wygląda, ale jak one będą minimalnie krótsze, to czuję, że tu będę miała lepszy chwyt. Ale to tylko dla upewnienia, bo jeżeli chodzi o wykonanie, są przepięknie, o Jezu, to moje słówko, bardzo właśnie ładnie. Mam te koturny. Bardzo wygodne, ale jak już mówiłam, chcę przymierzyć 4,5, bo troszeczkę będę miała lepszy chwyt do nogi, ale przewygodne, taka delikatne są poduszeczki pod śródstopiem, a więc są bardzo przyjemne, bardzo wygodne, nie są za ciężkie, dobrze się trzymają nogi przez ten paseczek, też ten paseczek tu jest regulowany, a więc idealnie można ładnie dopasować do swojej stopy. Bardzo mięciutka skóra, bardzo, bardzo fajna, więc z tego zakupu jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że też spodobało Wam się takie porównanie, ta część pierwsza i część druga. Właśnie zobaczyłyście, jak to na sylwetce klepsydrze dane kształty się prezentują. Oczywiście, tak jak już mówiłam, każdy kto co lubi, jeżeli lubicie inne kształty i się w nich dobrze czujecie, to noście tylko to, co Wam sprawia przyjemność. Ja osobiście no, po prostu nie lubię niepotrzebnie zaburzać swojej sylwetki. Chociaż jak naprawdę w czymś się czuję, to mam to w nosie i to i tak noszę. No, muszę powiedzieć, że w tym akurat holu nie było żadnych bubli. Wszystko było naprawdę bardzo ładnie wykonane. Materiały wysokiej jakości. A więc mogę wszystko Wam gorąco polecić. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Kciuki w górę. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze. Też na wszystkie odpowiadam, wszystkie czytam. To jeszcze raz. Życzę Wam miłego wieczoru, weekendu. I pozdrawiam Was serdecznie. I zapraszam do następnego holu już za tydzień. To co? Pozdrawiam serdecznie. Hej.